Od dziś szczepienia odbywają się według nowego modelu. Skrócony został okres oczekiwania pomiędzy pierwszą a drugą dawką preparatów. Szybciej zaszczepią się ozdrowieńcy. Nowy schemat szczepień obejmie wszystkie preparaty dwudawkowe. Ministerstwo Zdrowia skróciło odstęp pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki. I tak w przypadku szczepionki AstraZeneca pomiędzy pierwszą a drugą dawką musi upłynąć co najmniej 35 dni. Przerwa nie może trwać jednak dłużej niż do 84 dnia. W przypadku szczepionek mRNA Moderny i Pfizera druga dawka może zostać podana po 35 dniach. Przerwa między dawkami nie może być dłuższa niż 42 dni. Zmienia się również schemat w przypadku ozdrowieńców. Takie osoby będą mogły być zaszczepione w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność koronawirusa. Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID. Oprócz tego resort przypomina, że podanie drugiej dawki szczepionki, dla której termin został określony na dotychczasowych zasadach, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku jego indywidualnego przesunięcia.